Od samego początku agresji rosyjskiej na Ukrainę pracownicy krakowskiego lotniska angażują się w wszelką pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybywają właśnie na krakowskie lotnisko. Oferujemy całą gamę możliwych i dostępnych środków, aby wesprzeć ich w tym jakże trudnym okresie. Od tych najprostszych, od podstawowej obsługi czy funkcjonowania na krakowskim lotnisku w języku ukraińskim, czy to komunikaty, czy obsługa przy odprawie, po prostu otoczenie troską osób, które najbardziej tego potrzebują. Są to przeważnie osoby starsze, kobiety z dziećmi podróżujące po jakże trudnych doświadczeniach. I tutaj na krakowskim lotnisku podejmujemy w jak najbardziej profesjonalny sposób, jak najbardziej empatyczny. Tutaj cały czas pracujemy nad tym, aby każdego pasażera, zarówno przylatującego, jak i odlatującego, w jak najbardziej profesjonalny sposób obsłużyć i umożliwić mu dalszą podróż. Pasażerowie z Ukrainy tak naprawdę zgłaszają się w pierwszej kolejności do punktu informacji lotniskowej, aby ułatwić kontakt z nami i jednocześnie nam z nimi. Jesteśmy wspierani przez wolontariuszy, osoby, które mówią w języku ukraińskim i tak naprawdę wspólnymi siłami próbujemy rozwikłać wszelkie problemy tych pasażerów, począwszy od rezerwacji biletu w liniach lotniczych, po tak naprawdę odprowadzenie pasażera nawet w miejsce docelowe, jak na przykład stanowiska odprawy biletowo-bagażowej czy kontrola bezpieczeństwa. W punktach informacji lotniskowej pasażerowie mogą otrzymać bezpłatnie wodę, słodkie napoje, drobne słodycze oraz voucher na posiłek, ponieważ zdarzają się przypadki bardzo skrajne, bardzo wyczerpanych pasażerów, więc należy im pomóc bezwzględnie. Przygotowaliśmy stronę internetową Kraków Airport, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące podróży drogą lotniczą. Oczywiście informacje te są w języku ukraińskim, aby łatwiej pasażerowie mogli zrozumieć procedury na lotnisku, które proste nie są dla takiego człowieka, który podróżuje dość regularnie. Uruchomiliśmy kącik dla dzieci w terminalu. Podczas długiego oczekiwania dzieci mogą na przykład oglądać bajki. Przygotowaliśmy różnego rodzaju takie drobne atrakcje też dla dzieciaczków, jak książki w języku ukraińskim, kolorowanki, kredki, różnego rodzaju gry.